Hejka, witam Was znowu na moim kanale w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z lifehackami. Kiedyś nagrywałam lifehacki na Instagrama, a dzisiaj nagrywam lifehacki na iPhone'a. W związku z tym, że mam ten telefon niezbyt długo, ale mimo to udało mi się znaleźć parę lifehacków i dzisiaj Wam je przedstawię. Może Wam one trochę pomogą. No po prostu chciałabym Wam je przedstawić. I piszcie, które z nich znacie, które nie, a może Wy macie jakieś fajne lifehacki, o których ja jeszcze nie wiem. Tak więc, żeby nie przedłużać, to jeszcze tylko Was zaproszę na Instagrama i na Snapa, a tak to już zapraszam do filmiku. Jeżeli już napiszemy jakiś długi tekst, nie tak długi jak ten, tylko na przykład na kilka linijek i chcemy go szybko usunąć, nie trzymając tej tutaj strzałeczki, to wystarczy, że potrzaśniemy telefonem, klikniemy cofnij, i właśnie w taki sposób możemy usunąć cały tekst w niecałe 2 sekundy. Jak już jesteśmy w kalkulatorze i chcemy usunąć pojedyncze liczby, po prostu żeby nie bawić się z tym, że chcemy usunąć całą i od początku wpisywać nowe działanie, to jest taki bardzo prosty sposób. Wystarczy przesuwać palcem w lewo. I w tym momencie usuwamy tylko po jednej cyferce. Kiedy wejdziemy w aparat i chcemy zrobić kilka zdjęć na raz, to po prostu przytrzymujemy guziczek, którym robimy zdjęcie. Takim sposobem zrobiłam 14 zdjęć w jakieś 2 sekundy. Pewnie mało kto z Was używa kompasu. Otóż jest taka tutaj właśnie funkcja. Ale jeżeli przesuniemy palcem w bok, to możemy znaleźć takie coś. I co to właściwie jest? Mogę to chyba nazwać poziomicą, tak mi się wydaje, że jak położę telefon prosto i będzie miał on... O, nie wiem, czy to będzie nie proste. Zero. To znaczy, że telefon leży prosto. Jeżeli nie chcecie wysyłać zwykłej, nudnej wiadomości, tylko z jakimś fajnym, ciekawym efektem, wystarczy, że przytrzymacie tą strzałkę, którą zawsze klikacie, aby wysłać wiadomość, przytrzymacie ją i przeciągniecie w dół. Wtedy wyświetlą Wam się efekty takie jak huk, głośno, łagodnie, niewidoczny tusz oraz możecie wysłać jakiś efekt związany z ekranem. Na przykład takie coś. Reflektor, balony, moim zdaniem to jest najlepszy efekt. Chociaż w sumie fajny też jest ten konfetti. Takie serduszko też jest fajne. Lasery, fajerwerki, spadająca gwiazda. Oraz ten jest również bardzo fajny, on się nazywa akurat uroczystość. Teraz możecie zobaczyć, jak ten efekt wygląda, kiedy przyjdzie wiadomość. Moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli chcecie szybciej naładować telefon, to wystarczy, że włączycie tryb samolotowy. Jeżeli chcecie usunąć kilkanaście zdjęć na raz, a nie chcę Wam się zaznaczać po kolei po jednym, to mam dla Was bardzo prosty trik. Mianowicie wystarczy, że przeciągniecie w ten sposób palcem. I wtedy wszystkie zdjęcia są zaznaczone i w szybki sposób możecie je usunąć. Jeżeli oglądaliście mój jakiś filmik gdzieś bardzo, bardzo już daleko, na przykład sprzed 10 miesięcy i chcecie jak najszybciej wrócić na górę, ale nie chce Wam się tak skrolować palcem, wystarczy, że klikniecie tutaj na godzinę i automatycznie jesteście na samej górze. Jeżeli macie bardzo wrażliwe oczy, a przeszkadza Wam taka jasność ekranu, a ściemnienie również nie pomaga, to wystarczy, że wejdziecie w ustawienia, ogólne, dostępność, udogodnienia ekranu, odwróć kolory, odwrócenie inteligentne i w ten sposób będziecie mieli ciemny ekran, który na pewno nie będzie Wam przeszkadzał w używaniu telefonu. Na przykład przeglądanie Instagrama wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że lifehacki wydadzą się Wam potrzebne, przydatne. Tak więc, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie zapraszam Was do subskrybowania kanału, aby być ze mną na bieżąco. Na Instagrama, na Snapa, wszystko macie podane w opisie i widzimy się niedługo w nowym filmie.